Zaproszę pana ministra Piotra Tardzińskiego o poprowadzenie panelu Dorobek wdrożeniowy drogą do rozwoju kariery naukowej. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry. Przepraszam. Witam państwa bardzo serdecznie. Pora jest trudna. Przyzwoity akademik o tej porze właśnie ma krótki czas namysłu z zamkniętymi oczyma, no więc mam nadzieję, że tak nie będzie w czasie tego panelu, bo wybudzenie nastąpi mniej więcej między doktoratami a habilitacjami wdrożeniowymi, tak się spodziewam. No więc będziemy się powoli rozgrzewać. Ponieważ ten panel będzie trochę niestandardowy, ja będę go moderował, z czego się bardzo cieszę. Dziękuję za to zaproszenie do moderowania. Natomiast potem już będę bardzo mało mówił, a na początku chciałbym pokazać dwie prezentacje, które wprowadzają do całego panelu, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o czym mówimy. Pierwsza wydaje się pewnego rodzaju żartem, ale ona jest odpowiedzią na to, co już w czasie poprzednich paneli było omawiane i często komunikowane. Pan profesor Duda mówił o tym braku komunikacji między nauką a przedsiębiorcami. To jest jedna z konkluzji Białej Księgi. Wiem, że to jest bardzo skomplikowany i trudny problem, ale postanowiliśmy przystąpić do próby jego rozwiązania w pilotażowym projekcie, podkreślam, pilotażowym projekcie, który nazywa się Pstryk. Pstryk to jest banalny instrument pozwalający nawiązać kontakt między przedsiębiorcą a naukowcem. Czy ktoś wirtualnie slajduje mi slajdy? Czy klikam slajdy? Przedsiębiorca wypełnia banalny formularz, który znajduje się na stronie pstryk.nauka.gov.pl. Wypełnia go krótką, sformalizowaną treścią, jakiego naukowca poszukuje, jaki problem chce rozwiązać. Pisze to językiem, który jest dla niego charakterystyczny, dla niego przyjazny. Takie zapytanie trafia do Ośrodka Przetwarzania Informacji, czyli do OPI. OPI przygląda się temu pytaniu, czy ono zostało we właściwy sposób zadane, po czym przesyła je do sieci centrów transferu technologii. I tutaj mała reklama dla Centrów Transferu Technologii. W ciągu ostatniego roku Centra Transferu Technologii moim zdaniem dokonały dużo większej transformacji niż polskie uczelnie, bo udało im się sfederalizować, powołać wspólne stowarzyszenie i tak naprawdę nośnikiem, silnikiem Pstryka są Centra Transferu Technologii, które wzajemnie między sobą także wymieniają się informacjami na temat tego, czy są w stanie zbudować potencjał kooperacji między różnymi uczelniami, między różnymi wydziałami. Ale też inspiratorem Pstryka jest Politechnika Wrocławska, ponieważ Politechnika Wrocławska ma podobny instrument, który gwarantuje przedsiębiorcom w ciągu 24 godzin odpowiedź na zapytanie. Czy dobrze myślę? Tak jest. No więc my postanowiliśmy zzrobić takiego globalnego pstryka Politechniki Wrocławskiej, żeby przedsiębiorcy nie musieli pisać do 300 polskich uczelni zapytania. Z centrum połączyliśmy to i przyjęliśmy ten sam schemat. 24 godziny mają Centra Transferu Technologii i 24 godziny ma Ministerstwo, czyli OPI na przetworzenie tej informacji. W sumie po 48 godzinach przedsiębiorca dostaje odpowiedź, czy istnieje potencjał współpracy z polską nauką. Pstryk jest systemem otwartym. Na razie komunikuje się on w kierunku przedsiębiorca-naukowiec. Przeprowadziliśmy pierwsze pilotaże, zgłosili się naukowcy. To jest też, jak państwo się domyślają, bardzo dobry dla nas instrument ewaluowania pracy i aktywności Centrów Transferu Technologii, które zostały ostatnio mocno przez ministerstwo wsparte. Pilotaże są pokazujące duży potencjał. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości Pstryk działał też w drugą stronę. Tylko trudno nam jest znaleźć po stronie przedsiębiorstw kogoś takiego jak ministerstwa. Znaczy kogoś, to jest zresztą jeden z argumentów na tym, żeby spróbować pomyśleć o tym, jak się organizuje polski przemysł. Gdzie jest jeden telefon do przedsiębiorcy? Gdzie jest jeden kontakt na przedsiębiorcę, jeśli mam ciekawe rozwiązanie i chciałbym je wrzucić na giełdę wszystkich przedsiębiorców. Tutaj wrzucamy na tę giełdę. Zapraszam do korzystania z Pstryka. Stoisko prowadzone przez OPI jest dostępne w kuluarach.
Gdyby ktoś jako osoba prywatna również chciał otrzymywać informacje o tym, jakiego typu zapytania przychodzą od przedsiębiorców, może się wpisać na tę listę mailingową. Im będziemy szerzej rozsyłać te informacje, tym to jest dla nas korzystniejsze. Zamykam pstryka i powoli rozbudzając przechodzę do doktoratów wdrożeniowych. Kilka uwag na początek. Jednym z drugich kolejnych postulatów obok problemów komunikacyjnych wynikających z Białej Księgi, czyli z konsultacji społecznych, które prowadziliśmy, bardzo dziękuję, z przedsiębiorcami, naukowcami, inwestorami, administracją, był problem tego, co też dzisiaj było wspominane w panelach, przechodzenia czy transferu, czy mobilności między nauką a przedsiębiorcami. Pamiętam swoje spotkanie z Top 500 Innovation, którzy mówili o tym, że no trzeba coś zrobić, żeby można było robić też stopnie naukowe w przedsiębiorstwach. To byli pierwsi ci motywatorzy, którzy zachęcili nas do tego, żeby spróbować nie odkrywać Ameryki, bo to nie jest tak, że nikt do tej pory nie zrobił doktoratu wdrożeniowego. Te doktoraty były robione, tylko one były robione nad ludzkim wysiłkiem, w nieludzkich warunkach, trochę wbrew całemu systemowi. Teraz chcielibyśmy stworzyć system, który będzie promował robienie takich doktoratów wdrożeniowych. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie chcielibyśmy stawiać młodych, zdolnych naukowców przed dylematem albo uczelnia, albo firma. Chcemy im powiedzieć i to, i to. Druga rzecz, chcemy umożliwić polskim uczelniom możliwość powrotu na nie ludzi z doświadczeniem zarówno naukowym, jak i biznesowym. I temu służy, gdyby ten drugi stopień w doktoratach wdrożeniowych. Krótko omówię całą koncepcję, ona pewnie powinna być Państwu w większości znana, ale w błyskawicznym, telegraficznym skrócie ten slajd co do diagnozy opuszczę. O, przepraszam bardzo, dlaczego mi wraca? Okej. Cele programu. Stworzenie właściwych warunków, o co mówiłem. Zasada działania. Coroczny konkurs ogłaszany przez ministra na 500 stypendiów. Jeśli zainteresowanie będzie duże, jeśli jakość kandydatów będzie dobra, jeśli będzie większy popyt, istnieje możliwość zwiększania liczby tych stypendiów. Dofinansowanie na wykorzystanie infrastruktury, która jest wykorzystywana przez doktoranta, który przygotowuje taki wdrożeniowy doktorat. Ja przepraszam, chyba przez od tutaj powinienem się chwilę zatrzymać, bo to jest pytanie, jak cała procedura przebiega. Dla mnie to już niestety jest, wydaje się tak oczywiste, że nie skupiłem się na tym chwilę. Mamy trzy podmioty. Jednostkę naukową, mamy doktoranta i mamy przedsiębiorcę. Doktorant musi nawiązać współpracę zarówno z jednostką naukową, jak i z przedsiębiorcą. Współpraca z przedsiębiorcą musi mieć charakter umowy o pracę. Tylko pod takim warunkiem będzie mógł skorzystać z tego programu. Agenda badawcza ustalana jest z jednostką naukową i konsultowana z przedsiębiorcą. Tak powstaje koncepcja pracy wdrożeniowej. I wracam do tych korzyści, które były wspomniane wcześniej. Przedsiębiorca dostaje możliwość zatrudnienia kompetentnego pracownika, który dostaje z programu stypendialnego 2450 zł, to jest minimalna pensja asystenta. Dostaje również uczelnia ryczałtowy zwrot kosztów wykorzystania laboratorium, a do tego jeszcze przedsiębiorca, zgodnie z ustawą, z pierwszą ustawą innowacyjną, może sobie odliczyć 50% kosztów zatrudnienia tego młodego naukowca od podstawy do opodatkowania. Znaczy jest tu cała seria impulsów, która zachęca wszystkie strony do tego, żeby skorzystać z tego programu. Jakie cechy muszą spełniać poszczególni aktorzy? Jednostka naukowa musi prowadzić w sposób ciągły badania naukowe, prace rozwojowe i musi posiadać kategorię A lub A+, co najmniej.
Jeśli to będzie uczelnia, to musi prowadzić studia doktoranckie, co jest naturalne, i również w swojej strukturze posiadać jednostki organizacyjne, które posiadają kaparametryzację na poziomie A lub A+. No więc nie będzie można wszędzie prowadzić doktoratów wdrożeniowych, ale to nie jest tak, że tymi kryteriami zawęziliśmy w sposób radykalny grupę uczelni, bo tych uczelni w większości, większość uczelni posiada przynajmniej jedną jednostkę, która posiada kategoryzację na poziomie A+. Doktorant. Musi to być osoba, która ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i zostanie, tak jak powiedziałem wcześniej, zatrudniona u przedsiębiorcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania promotora czy opiekuna pomocniczego, jak sobie go nazwaliśmy, czyli osoby, która będzie w czasie, gdy będzie on pracował w przedsiębiorstwie, nadzorowała pracę doktoranta. Korzyści z programu jeszcze właściwie omówiliśmy wcześniej, no więc ja nie będę już ich teraz, żeby nie przedłużać, omawiał. To jest chyba też jasne. Środki finansowe gwarantowane są przez Ministerstwo Nauki. No i teraz czas na wybudzenie, czyli rozszerzenie możliwości nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego. Nie będzie czegoś takiego jak wdrożeniowa habilitacja. Nie będzie doktorów habilitowanych, którzy się habilitują na podstawie wdrożeń. Będą jedynie doktorzy, którzy będą posiadali uprawnienia równe doktorom habilitowanym, ale nie będą się mogli tytułować, znaczy przepraszam, nie będą mogli używać tak właściwie stopnia doktora habilitowanego. To jest bardzo ważne. To będą cały czas doktorzy. Doktorzy, którzy będą mogli korzystać z tych uprawnień. Skorzystaliśmy tutaj z istniejącego już artykułu i właściwie rozszerzyliśmy możliwość jego zastosowania nie tylko dla tych, którzy pochodzą z zagranicy. Państwo znają ten artykuł, to jest artykuł 21a. Ale także uznaliśmy, że trochę ci, którzy pracują w przemyśle, też są tacy zagraniczni. Są spoza uczelni. No więc uważaliśmy, że można zastosować do nich te same przepisy, które stosujemy do naukowców, którzy przychodzą z zagranicy. No bo właściwie to jest tak, że może się zdarzyć, że absolwent Politechniki wyjedzie za granicę, tam będzie przez długi czas pracował, nawet w jednostce badawczej jakiejś znanej firmy, przyjedzie tutaj i poprosi o uzyskanie uprawnień habilitowanych i zostaną mu one zgodnie z tą procedurą przyznane. Nie będzie żadnych przeciwwskazań na to, żeby tego nie można było zrobić, bo ten artykuł mówi tylko i wyłącznie o tym, że ta osoba musi posiadać stopień naukowy doktora, co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Nie ma powiedziane, że to musi być koniecznie na uczelni. Czyli może przyjechać i prowadzić tą działalność badawczą także w przemyśle niemieckim, amerykańskim czy jakimkolwiek innym. I jest powiedziane, że powinien mieć znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i tak dalej, tak jak Państwo widzą. My nie ingerując w ten przepis, zastosowaliśmy go do tych możliwości uzyskania uprawnień habilitacyjnych. W pierwotnej wersji ustawy uznaliśmy, że decyzja na temat nadawania tych uprawnień, jeszcze raz powiem, nie nadawania stopnia habilitowanego doktora, tylko nadania uprawnień, będzie mógł podejmować rektor lub dyrektor instytutu. To nie wzbudziło większych zastrzeżeń wśród resortów, z którymi konsultowaliśmy ustawę. Mogę Państwu powiedzieć, że ta ustawa dostała rekordowo mało uwag od innych resortów. Znaczy właściwie dostaliśmy, to było bardzo miłe, wyłącznie wyrazy poparcia. To nie wzbudziło też specjalnego zainteresowania ani kontrowersji wśród reprezentantów przedsiębiorców. Natomiast wzbudziło pewne kontrowersje w środowisku akademickim, które zwróciło nam uwagę na to, że rektorzy i dyrektorzy, wygląda na to, nie są do końca osobami zaufania publicznego i nie można im do końca zaufać, że będą nadawali te uprawnienia osobom, które powinny te uprawnienia uzyskać. Że to spowoduje obniżenie jakości, że to jest furtka,
że rektorzy mają znajomych, że mogą mieć naciski i że w ogóle nie mogą tej decyzji podejmować jednoosobowo. Co było dla nas, przyznam się Państwu, największym zaskoczeniem, ponieważ my nigdy w życiu nie pomyśleliśmy, że rektor, który jest historykiem, podejmie decyzję o tym, żeby nadać komuś uprawnienia habilitacyjne, równe uprawnieniom habilitacyjnym na wydziale na przykład fizyki. Samodzielnie. Wydawało nam się oczywiste, że kultura organizacyjna instytucji, jaką jest dowolna uczelnia, wymaga właściwych dla tego rodzaju procedur. Nie zdefiniowaliśmy, jak mają wyglądać te procedury, bo wydawało nam się, że to jest wolna, autonomiczna decyzja senatów i rektorów. Jednakże, ponieważ te głosy środowiska były na tyle mocne, że skruszyły naszą wiarę w rektorów i dyrektorów instytutu, postanowiliśmy przywrócić pewien fragment, którego nie uwzględniliśmy wcześniej w ustawie, który dotyczy następczej możliwości kontroli przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. I w tym momencie ten przepis już jest właściwie tożsamy z tym pierwotnym, przy czym, uwaga, nasz jest bardziej rygorystyczny, bo nasz mówi o tym, że można te uprawnienia nadać tylko i wyłącznie, o ile posiada się uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W przypadku zagranicznych może to zrobić każda uczelnia. Również ta, która nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Uczelnia czy jednostka? Jednostka, przepraszam bardzo, w skrócie powiem, jednostka. Organizacyjna? Tak. Czyli my jesteśmy w tym przepisie bardziej rygorystyczni. Ograniczyliśmy jak gdyby tam podmioty, które mogą te uprawnienia równe stopniowi doktora habilitowanego przyznawać i przywróciliśmy, to jeszcze nie zostało opublikowane, ale uznaliśmy, że to jest dobry moment na to, żeby Państwu to zakomunikować, że uwierzyliśmy Państwu, że to jest problem i w takim razie przywracamy kontrolę CK, uznając, że w ten sposób ten argument mówiący o ewentualnej niskiej jakości doktoratów, tych, którzy uzyskują uprawnienia równe stopniowi doktora habilitowanego, zostanie zniesiony. Bardzo dziękuję. I teraz przejdziemy do dyskusji. Chciałbym zaprosić panelistów, którzy będą brali udział w tej części dyskusji. Pan rektor pozwoli, że zacznę od pani. Poproszę bardzo panią Patrycję Radek z Ruchu Społecznego Obywatele Nauki. Poproszę o brawa. Proszę pana dyrektora Zygmunta Szulca, dyrektora ZTW Eksplomet Gałka Szulc Spółka Jawna. Również proszę o brawa. I poproszę gospodarza, pana rektora, profesora Cezarego Madriasa, rektora Politechniki Wrocławskiej. W naturalny sposób chciałbym Państwa zapytać, co Państwo sądzą na temat tych doktoratów wdrożeniowych, ale będą Państwo mieli możliwość tego powiedzenia. Mam taką wielką prośbę, ponieważ jesteśmy spóźnieni. Mam nadzieję, że długo nie prezentowałem tych prezentacji. Chciałbym, żeby zostało maksymalnie dużo czasu na dyskusję z salą. Czy możemy się umówić na dwie rundy krótkich pytań i potem mieliby Państwo możliwość też podyskutowania z salą. Czy mam Państwa zgodę? Tak jest. Nie słyszę sprzeciwu, no więc zdaje, że jest w porządku. Czy mogliby Państwo odpowiedzieć może najpierw na pierwsze pytanie? Czy ten doktorat wdrożeniowy, czy istnieją jakieś inne sposoby na udrożnienie tych ścieżek, które umożliwiają transfer czy przechodzenie naukowców do przedsiębiorców i przedsiębiorców do nauki? Czy dostrzegają Państwo po pierwsze, że to jest bardzo istotne, po drugie, czy istnieją jakieś inne metody, jakieś inne praktyki, czy mają Państwo jakieś doświadczenia, czy chcieli Państwo zarekomendować jakieś działania? Może zaczniemy od Pani. Doktorat wdrożeniowy brzmi całkiem sensownie. To
Nie tylko uczelnie potrzebują osób, które oprócz rozwijania tej ścieżki naukowej też potrzebują się zacząć specjalizować we wdrożeniach, to zupełnie inne podejście, ale również w przemyśle, w polskim przemyśle potrzeba bardzo wielu osób, które są w stanie nie tylko działać na poziomie badań podstawowych, nie tylko działać na poziomie badań w próbówce, ale też umieć przeskalować produkcję, wdrożyć ją. I takich osób w przemyśle potrzeba bardzo, bardzo wiele w Polsce. My też obserwujemy zapytania od dużych firm produkcyjnych, które potrzebują takich wykwalifikowanych pracowników, którzy faktycznie umieliby poprowadzić wdrożenia i taki aktywny dialog i rozumienie systemowe tego, co znaczy poprowadzić od pomysłu do wdrożenia technologię. Więc temat jak najbardziej istotny, oczywiście nietrywialny, co zaraz pewnie będziemy ciągnąć w kontekście konsekwencji, natomiast my jesteśmy jako obywatele nauki jak najbardziej za rozwojem również tego rodzaju doktoratów. Dziękuję. Panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Ja tylko krótko o firmie. Jesteśmy małą firmą z Opola, naprawdę małą firmą, bardzo specjalistyczną, inżynierską. Zajmujemy się zgrzewaniem wybuchowym, czyli łączeniem metali metodą wybuchową. To pan profesor tutaj, widzę, spogląda, bo też wysokie ciśnienia, tylko nas krócej działa to wszystko. I wracając do meritum, do dwóch pytań. Pierwsze pytanie było, czy ten doktorat rozdziałowy się podoba. Mnie się on bardzo podoba, dlatego że ja nie ukrywałem, jako taki człowiek, czasami gadający za dużo nawet, od bardzo wielu lat sugerowałem, żeby umożliwić tego typu działanie ludziom nauki, czyli działanie poprzez kontakt bardzo bliski, w zwarciu niemalże z firmą. W tej chwili na terenie naszej firmy, tej małej, mamy dwóch doktorantów Politechniki Opolskiej. Obaj robią doktoraty o charakterze wdrożeniowym, o ile przez wdrożenie rozumieć nie tylko, że on ma pomysł na technologię i ją wdraża, a rozumieć to, że on zdobywa pewną wiedzę, którą może stosować w firmie i tą wiedzę wdraża. To jest taki aspekt, o którym nie mówimy, a który wydaje mi się, że najistotniejszym aspektem współpracy przemysłu z nauką. I mówiąc krótko, mam takie dwóch doktoratów i chętnie bym ich w takim programie ulokował, pewnie trochę za późno na to. I wracając do tego, czy mam inne pomysły. Tak, nasza firma od bardzo wielu lat działa w sposób dość niekonwencjonalny jak przemysł, a mianowicie polega to na tym, że wyłapujemy studentów już po drugim roku studiów i ciągniemy tego studenta przez cały okres w firmie. My mu płacimy praktyki, ma staże w firmie, w firmie też robi dyplom inżynierski w tej chwili, kiedy nie było tego, dyplom magisterski, a jak się uda i ma ochotę, to robi także ten doktorat i takich mamy w tej chwili dwóch studentów. I to jest jeden ze sposobów, w jakim działa. A drugie, że mamy studentów z różnych uczelni w kraju na praktykach, którzy poprzez to się spotykają u nas w firmie przy konkretnych zadaniach, bardzo konkretnych. Każdy z tych dyplomów, które u nas piszą, ma wymiar praktyczny. Też między sobą, że tak powiem, poznają się dość dobrze i budują takie przyszłe, późniejsze sieci kontaktów, które się przydają i mam na to wiele przykładów. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Właściwie pan prezes Schulz już na to odpowiedział w pewnym sensie, dlatego że my od dawna promujemy osoby z przemysłu, pracujące w przemyśle. Nie jest to w ten sposób sformalizowane, jak pan minister był uprzejmy przedstawić. To znaczy nie ma tych 2400 zł, nie ma takiego wsparcia. Może to nie jest zawsze droga przez mękę, też jak pan minister powiedział. Nieraz jest rzeczywiście trudno. Gdzie jest trudność? Trudność zazwyczaj jest taka, że wykonanie doktoratu wymaga jednak pewnej ilości czasu. Tego się nie da zrobić tak z marszu do końca. W związku z tym przedsiębiorcy bardzo często zgadzają się w pierwszym okresie, żebyśmy kogoś od nich doktoryzowali, no ale później występuje tak zwana produkcja, obojętnie co to jest. No i tutaj mamy pewne już opory czasowe, bo doktorant nie może przyjść w określonym czasie na badania, bo doktorant musi gdzieś wyjechać, delegacja, coś się dzieje w przedsiębiorstwie i tutaj są pewne blokady. Więc sformalizowanie tego i dołożenie do tej kwoty, którą przedsiębiorstwo tam wysygnuje na pensję jeszcze tego dodatkowej gratyfikacji, to oczywiście jest bardzo pozytywne i tutaj upatruję większe zainteresowanie. Natomiast ciągle się obawiam przełamania tej bariery po prostu wynikającej z różnic związanych z pracą na uczelni, a z pracą w przedsiębiorstwach. Ja tam są rygory związane z produkcją, a tutaj są rygory związane z badaniami i one są inne. Pan rektor właściwie wyprzedził moje drugie pytanie, bo to miało być właśnie pytanie o ryzyka, jakie są związane z realizowaniem takich projektów. Czy obawa jednak o jakość naukową tych doktoratów nie jest obawą uzasadnioną? Czy będą po stronie przedsiębiorców
odpowiednie kadry, ci opiekunowie pomocniczy, czy z drugiej strony na uczelniach znajdą się promotorzy, którzy będą na tyle otwarci, żeby zrozumieć z kolei agendy badawcze, które są na styku wdrożeń. Czy to nie są problemy, które realnie mogą uniemożliwić takie realizację takiego projektu? I jakie jeszcze ewentualnie inne ryzyka państwo dostrzegają? Na co powinno się zwrócić uwagę przy realizacji tej wdrożeniowej ścieżki kariery, także dotyczącej tego poziomu drugiego, czyli tego powrotu tych osób z przedsiębiorstw do uczelni. Przy okazji program jest czteroletni, czyli stypendium jest wypłacane przez 4 lata i mamy nadzieję, że efektywność, to znaczy ilość stypendiów, które zakończą się realnym doktoratem, będzie zdecydowanie wyższa niż to było do tej pory w Polsce. Może od pana rektora, bo pan rektor właściwie ten wątek już rozpoczął. Jeżeli chodzi o ryzyka, ja może na własnym przykładzie podam. Ja miałem 2 doktorantów. Jeden ukończony z przemysłu, jeden jest w trakcie i tutaj ryzyk nie ma. Ta pierwsza praca ukończona była bardzo dobra, zresztą wyróżniona, z 3 recenzentami. Na wszelki wypadek, bo to jeden był recenzent właśnie przemysłowy. Natomiast druga jest w trakcie. No te problemy, o których mówiłem, występują, bo tam jest trwała ciągła produkcja, no i ten pan nie zawsze ma czas wtedy badać, kiedy ja bym sobie tego życzył, albo kiedy są wolne miejsca w laboratorium. To jest pewna logistyczna trudność. Ryzyk merytorycznych moim zdaniem nie ma. Tylko tu jest taka sytuacja, że ja miałem do czynienia i mam z osobami już trochę dojrzałymi. To nie są doktoranci tacy bezpośrednio po studiach, jak u nas często występują na studiach trzeciego stopnia, tylko to już są osoby z pewnym stażem pracy w danym przedsiębiorstwie, gdzie dojrzały psychicznie do tego, aby wzbogacić jeszcze o stopień naukowy doktora. Więc one przyszły do mnie, proponując mi współpracę z pewnym bagażem przemyśleń, z pewnym bagażem wiedzy, bardzo silnej technologicznie notabene. I w związku z tym powiedziałbym, że również mnie ten kontakt wzbogaca bardzo mocno. Także to jest tutaj, jeżeli chodzi o to, jak najbardziej. Ja ciągle ryzyka widzę w tym ukończeniu tego doktoratu w okresie 4 lat, umownych lat, bo te związki, o których ja mówię, to są związki właściwie o nieokreślonym czasie realizacji. Ten pan z Kanady, bo takiego miałem, tego pierwszego doktoranta, którego wypromowałem, to robił mnie doktorat 3 lata. No to była taka wyjątkowa sytuacja, wyjątkowo zdolny człowiek. Ten pan też jest bardzo zdolny, ale on już 3 lata ma otworzony przewód doktorski. Ja tak widzę, że co najmniej 2 lata jeszcze będzie ten doktorat robił. Prawda? Ze względu właśnie, jak już powiedziałem, na tą. Więc gdybyśmy mieli tę umowę podpisaną, ona nas zobowiązuje do czegoś, to tu jest to ryzyko, że w tym czasie ze względów naprawdę niezawinionych ani przez promotora, ani przez tego doktoranta można się w tym czasie nie zmieścić. Więc to jest takie ryzyko, które ja widzę. Panie prezesie. Ja króciutko powiem tak. Nie ma żadnych ryzyk. Nie ma. Ja powiem tak. Mamy tych 2 doktorantów, którzy u nas pracują. Jeden dzień w tygodniu poświęcają uczelni, bo są na studiach doktoranckich, ale większość badań robią u nas w firmie, dlatego że my jesteśmy taką firmą małą, ale dysponujemy na przykład mikroskopem skaningowym, co jest na Opolszczyźnie, a myślę, że w kraju dość dziwnym przypadkiem, żeby firma niewielka dysponowała takim urządzeniem. My mamy takie urządzenie, mamy kilka innych też interesujących urządzeń. Czyli ja przynajmniej tak twardo mówię, że nie ma ryzyk, ale ja chcę zachęcić państwa, żebyście tych ryzyk mieli świadomość może ich, ale żebyście nie bali się to tych. To jest troszeczkę, przepraszam, inna sytuacja. Pan mówi o doktoracie, tak. Który jest zrobiony u pana. A ja mówię o doktoracie, który jest robiony w uczelni, nie, to jest praca na zewnątrz. Doktoraty są robione na uczelni, ale u mnie robią ci panowie badania, bo mają sprzęt, którym nie dysponują. No troszkę fizycznie u mnie tak jest, ma pan rację. Uprawiają naukę w przedsiębiorstwie, to co robią na uczelni. Ale jeszcze, jakie jest ryzyko? Jest ryzyko takie, że ten człowiek, wynosząc pewną wiedzę z przedsiębiorstwa, odejdzie, pójdzie sobie w świat. Ale umówmy się, że to wcale nie jest takie wielkie ryzyko. My wręcz chcemy, żeby ci ludzie, którzy u nas odbywają praktyki, staże, piszą z nami dyplomy, żeby szli do innych przedsiębiorstw, bo to są nasi przyszli partnerzy. Albo naukowi partnerzy, jeśli wróci na przykład na uczelnię, albo jeśli robi ten doktorat w ogóle w instytucie, współpracując tylko z nami, albo to są partnerzy biznesowi, którzy pracują w innych firmach i niosą to światełko wiedzy na temat materiałów, które my wytwarzamy. Jeśli tutaj powiem, że nasza produkcja 97% to jest eksport,
To o czym to świadczy? To świadczy między innymi o tym, że polski przemysł, który mógłby te materiały przetworzyć i dać ten wskaźnik wartości dodanej byłby wyższy, no nie jest w stanie tego skonsumować, bo nie potrafi. Czyli jeśli tego studenta nauczymy u nas wiedzy o tych materiałach, mało tego, jeśli tak jak teraz robimy, będziemy pracowali w zakresie technologii stowarzyszonych, które pozwalają te materiały dalej przetwarzać i on z taką wiedzą pójdzie dalej, to to jest nasz przyszły naprawdę wartościowy partner i tego też oczekujemy od niego. Dziękuję. Zgadzam się z tym, co pan prezes powiedział. To na pewno nie jest łatwa ścieżka karierna, więc rodzi pewnie różne trudności, a tutaj pewnie rolą jest rola promotora i promotora pomocniczego i ten moment początku tego handshake'u, tego kontraktu, kiedy te trzy strony siadają i rozmawiają o tym, na co się umawiamy i po czym poznamy, że ten doktorat idzie do przodu i jak się umawiamy w przypadku, w momencie, kiedy nie idzie on tak, jakbyśmy oczekiwali, jak będziemy wzajemnie reagować. Więc tutaj ta kwestia komunikacji na początku i ustalenia zasad między promotorami a doktorantem jest super istotna. W przemyśle jest już sporo osób, ja się z nimi spotykam na co dzień pracując we Wrocławskim Centrum Badania IT+, które mają tytuł doktora i są szefami dużych centrów badawczo-rozwojowych. To są osoby, które zdają sobie sprawę, co to znaczy zrobić doktorat, czym jest prowadzenie tego postępowania doktorskiego, prowadzenie, ten rygor pracy naukowej, a czym z drugiej strony jest prowadzenie badań już w przemyśle. W związku z tym doskonale orientują się, że ta rola jest dosyć trudna i będą też potrafiły właśnie zbalansować ją w tym takim wspólnym, trójstronnym porozumieniu, więc to jest ta kwestia komunikacyjna, której po prostu trzeba szczerze sobie powiedzieć, na co się umawiamy. Natomiast plusów jest bardzo wiele, więc po prostu warto próbować i też myślę, że... Dziękuję bardzo. Ponieważ mamy, tak jak zaplanowaliśmy, czas teraz na dyskusję, to proponuję może blokowanie pytań po trzy pytania. Proszę zadawać pytania do panelistów. Bardzo może pan rektor tutaj. Państwo się tak zgłosili szybko, że było równocześnie. Może potem pan profesor Ul, potem pan profesor i potem tutaj, dobrze? Okay. Wiesław Banyś, honorowy przewodniczący konferencji rektorów akademickich szkół polskich, rektor poprzednich dwóch kadencji Uniwersytetu Śląskiego. Całe szczęście, że z panem ministrem bardzo często dyskutujemy i w konsekwencji z taką życzliwością traktuję tę dowcipną butadę na temat rektorów, którzy nie są godni zaufania publicznego, bo oczywiście, bo jak pan minister doskonale wie i pan minister zapewne, a ja z pewnością mam wielką wiarę i wielkie zaufanie do decyzji rektorów. Nasze problemy i nasze wątpliwości budziło przedstawianie przede wszystkim tego, co pan minister teraz przedstawił zupełnie inaczej niż poprzednio, jako habilitacji wdrożeniowej, a także profesury wdrożeniowej. Także tutaj no jednak uściślimy precyzyjnie, o czym była mowa w poprzednich wersjach tych regulacji, bo one były dla nas absolutnie nie do przyjęcia. I o ile z doktoratem wdrożeniowym nie mamy wątpliwości, tym bardziej, że przecież nie odkrywamy Ameryki. To jest we Francji, w Niemczech, w Danii, w innych krajach, więc to jest okej. Okay. Ale przejście takie symetryczne do kolejnych stopni i tytułu profesora wydawało nam się absolutnie niepotrzebne. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, ale już ze strony przedsiębiorcy. Kto jest właścicielem IP, które powstaje w ramach doktoratu robionego wspólnie? Bo to jest problem zawsze, nawet już przy pracach magisterskich, kto jest właścicielem tego rozwiązania. My mamy duży problem, dużo naszych studentów robi pracę w koncernach w Niemczech, we Francji i te prace zdecydowanie one muszą być utajniane, one muszą być scedowane na tego, dla którego ta praca jest robiona. Jak tutaj ta sprawa jest uregulowana? Kto jest właścicielem praw do rozwiązań, które powstaną w ramach tego doktoratu? Bo to nie są koszty tylko osobowe w firmie, bo to są w firmie angażowanie personelu innego, to są angażowanie czasu tego doktoranta, który pracuje nie w firmie, tylko dla doktoratu i tak dalej. To jest. A jakby panie profesorze było najlepiej?
Kto, moje zdanie, może ono jest wpatrzone troszkę, powinien to być przedsiębiorca, bo przedsiębiorca tworzy na bazie tego IP wartość dodaną. I tak przecież jest. Nam chodzi, żeby to było tak wartość jest. Dodana. Tak jest, czyli przedsiębiorca jest właścicielem tak tego jest. IP. Dziękuję. Tak super. Bardzo proszę. To gratuluję. Cezary Morzański, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Przedstawiciel Instytutu Badawczego. Odpowiedź jest prosta. Właścicielem wyników badań jest ten, który płaci za badania. Właścicielem doktoratu jest doktorant, a za to płaci, ja rozumiem, Ministerstwo Nauki w formie stypendium. I to myślę, że jest najprostszy podział, który na pewno będzie do przyjęcia dla wszystkich. Ale wracając do głównego nurtu. Na pewno, panie ministrze, pomysł doktoratów wdrożeniowych znajdzie wielu, a właściwie wszystkich sojuszników w instytutach badawczych. My w instytutach badawczych, przeleciałem sobie ostatnie 5 lat, robimy wyłącznie doktoraty wdrożeniowe, które, gdzie delikwenci doktoryzują się na wydziałach stosownych uczelni, ale praktycznie rzecz biorąc są to klasyczne doktoraty z rozbudowaną częścią teoretyczną, z badawczą, dyskusją wyników i tak dalej, i tak dalej. U nas wystarczy tylko zmienić akcenty, to znaczy część teoretyczna i ta, powiedzmy, badawcza będzie mniej rozbudowana, natomiast znacznie bardziej rozbudowana będzie część ta wdrożeniowa i wszystko. Natomiast jest również oś czasowa. Nasze doktoraty są wdrażane albo pod koniec ich realizacji, albo tuż po. Wystarczy zamienić kolejność. Wdrożenie, dorobienie do tego nauki lub w trakcie wdrożenia i pójście z doktoratem do Rady Naukowej doktoryzującej i będzie to wszystko w porządku i ten model na pewno się sprawdzi. Natomiast proszę państwa, doktoraty i te habilitacje wdrożeniowe. Wyczuwam taką atmosferę w dyskusji wokół tego, że te doktoraty wdrożeniowe i te habilitacje wdrożeniowe są jakby takie gorsze. Gorsze od prawdziwej nauki uprawianej na uczelniach. Nieprawda. Wszystkie nasze doktoraty, które nasi pracownicy bronią na wydziałach wyższych uczelni, ich poziom jest zdecydowanie wyższy od doktoratów wymyślanych na okoliczność prowadzenia studiów doktoranckich. Proszę państwa, bo to jest naprawdę wartościowa nauka. Z panem prezesem zgadzam się w 100%. Natomiast proszę państwa, kontrowersyjne habilitacje wdrożeniowe. Dlaczego, panie ministrze, od razu uznajemy je za coś gorszego? Ustalmy parametry, warunki dla habilitacji nazwanych w drugiej części, w drugim członie wdrożeniowych, tak, żeby ich waga, wartość była równocenna z habilitacjami uzyskiwanymi za osiągnięcia naukowe, które dzisiaj są publikacjami, referatami. Zrobienie w naszej branży, w ciężkiej chemii, prawdziwego projektu procesowego to jest wielka, wielka odpowiedzialna praca. W związku z tym ustalmy dla tej kategorii habilitacji warunki takie, które są do przyjęcia przez całe środowisko naukowe i nie dzielmy tych habilitacji. Niech będą to habilitacje równocenne i nazywały się habilitacjami. Piotr Moncarz, adjunct professor Stanford University, a oprócz tego przedsiębiorca przez całe życie. Najpierw zacznę od doktoratu wdrożeniowego. Jestem odpowiedzialny od kilkudziesięciu lat za branżę firmy w Niemczech, naszej firmy amerykańskiej. I zawsze mamy w tej firmie ludzi, którzy tam pracują, a jednocześnie robią doktorat z tematu zbliżonego do tego, nad czym pracują. Oczywiście, jeżeli komuś się płaci za to, żeby rozwiązywał zadania na zamówienia, to nie może się stać automatycznie tematem doktoratu. Natomiast to zebrane doświadczenie przetworzone na formę naukową jest doskonałym tematem do doktoratu, tym niewydumanym, jak przed chwilą było powiedziane. Jeden aspekt, na który bardzo się zwraca w Niemczech uwagę, żeby promotorzy nie pracowali w tejże firmie. Były takie problemy w Niemczech, kiedy ja jeszcze tam byłem studentem, gdzie właścicielem firmy był profesor, a jego doktoranci potem pracowali w tej firmie, rozwiązując problemy i Niemcy zaczęli na to zwracać uwagę
i odeszli od tego. Natomiast habilitacja. W Stanach Zjednoczonych nie mamy habilitacji, prawda? To jest problem. Jak jest utrzymywana jakość nauki? Nawet wiemy, przez jakie usi pisze innowacyjność, przynajmniej w Dolinie Krzemowej. No więc z tą habilitacją to jest tak trochę śmiesznie, bo się mówi, że habilitacja to jest przedstawienie swojego dorobku naukowego i na tej podstawie odpowiednie gremium uznaje, czy ten człowiek zasługuje na habilitację, czy nie zasługuje. No. Jeżeli ten człowiek pracuje, chciałem powiedzieć w Kodaku, ale to jest akurat zły przykład w tej chwili, ale jeżeli ten człowiek pracuje w firmie jakichś zaawansowanych technologii czy inżynierii i publikuje i tworzy ważne rzeczy i we współpracy jeszcze z uniwersytetem i przynosi po iluś latach dorobek, tak jak w Niemczech, przynosi swój dorobek, kładzie na stole przed promotorami, oni to czytają i uznają, że to jest na poziomie habilitacji, no to się go habilituje. Ja nie rozumiem, dlaczego w Polsce ktoś musi siedzieć na uniwersytecie i udawać, że robi naukę po to, żeby dojść do poziomu, gdzie nazbiera dostatecznie dużo materiału, żeby mu uznano, że może się habilitować. To jest dosyć dziwne zjawisko, którego w Ameryce nijak nie możemy zrozumieć. Także to jest taki następny element. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno, panie ministrze, po pierwsze chwała ministerstwu, że pomyślała o tym doktoracie, a po drugie chwała panu ministrowi, że zaoszczędził trochę czasu na dyskusję wczorajszej tej konferencji. Bardzo miłe zjawisko. Bardzo proszę, tutaj jest pytanie, potem się wspinamy na wyższy poziom. Tam jest jedno pytanie i potem na ostatnie pytanie na samej górze. Bartosz Greszner, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Tak naprawdę główne pytanie, które chciałem zadać, zostało już zadane. Chciałem zapytać o własność intelektualną, do kogo powinna należeć. Nie wydaje mi się, że to jest tak proste, jak zostało wcześniej powiedziane, że własność przemysłowa należy do przedsiębiorcy, prawa autorskie należą do autora pracy. Więc moje pytanie dotyczyłoby właśnie, jak zostanie rozwiązana ta kwestia. A drugie pytanie, co z obowiązkami, które mają obecnie doktoranci? Chociażby obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych. Czy w takim wypadku, jeśli ktoś będzie robił doktorat wdrożeniowy, też będzie musiał realizować takie obowiązki? Na pewno nie jest to korzystne ze względów z perspektywy przedsiębiorcy, ponieważ traci pracownika swojego, który musi prowadzić zajęcia ze studentami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry. Stypułkowski Tomasz, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować pomysłu z tego względu, że my jako spółka celowa uczelni utrzymujemy się ze współpracy nauki z rynkiem i niejednokrotnie dochodzimy do sytuacji, w których na koniec długiego i męczącego zlecenia nasi naukowcy twierdzą, że to byłby dobry temat na doktorat, a zostało to zrealizowane po prostu jako usługa naukowo-badawcza. Więc gratulacje. Natomiast ja mam pytanie takie bardzo przyziemne i bardzo prozaiczne. Co ja jako spółka celowa uczelni, która nie posiada w swoich strukturach Centrum Transferu Technologii, powinienem zrobić, żeby znaleźć się w pstryku? Zgłosić się do OPI, do stoiska, które jest w kuluarach. Jutro się, zaraz się zgłoszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję proszę. Pięknie. Dzień dobry, Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Ja trochę w nawiązaniu do pytania, które było odnośnie tego, co zrobić, żeby te studia doktoranckie, doktoranci byli bardziej cenni dla przemysłu. Przede wszystkim to należy skończyć z pozorowanymi programami studiów doktoranckich, które mamy obecnie, ponieważ są one przeniesieniem, kopią tak naprawdę pierwszego i drugiego stopnia studiów. My znowu chodzimy na zajęcia, zaliczamy sobie przedmiociki, przygotowujemy rozprawki, zdajemy egzaminy i w zasadzie nie wiem, co te studia doktoranckie wnoszą do mojego rozwoju jako młodego naukowca, do tego, żebym stał się atrakcyjniejszy dla przemysłu. Według mnie studia doktoranckie powinny być nastawione na właśnie kompetencje, które są potrzebne dla młodego badacza, naukowca, na wdrożeniowość i na to, jak prezentować swoje wyniki badań i nauki. I myślę, że to już dużo zrobi do tego, żeby doktoraty wdrożeniowe pojawiały się nawet w tych tematach, które są na uczelni. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ponieważ tak, bardzo proszę, to w takim razie jeszcze pani.
Jagiellońska, SOITA, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Ja się chciałam dowiedzieć o taką szczegółową kwestię, ponieważ rozumiem, że ten kształt tego, tych przepisów jest dosyć już jest zaawansowany, ale tam jest napisane tak, że ten doktorant musi być zatrudniony. A co z takimi doktoratami, które u nas kończą studia lekarze weterynarii, oni się samo zatrudniają i z terenu realizują swoje prace doktorskie w oparciu częściowo o badania, które przeprowadzają na uczelni. Chciałam się dowiedzieć, co z tą grupą, jak to powinniśmy ewentualnie o tym pomyśleć. Dziękuję. Dobrze, to już ostatnie, bo ja chciałem zaproponować taką wersję, bo widzę, że jest jeszcze sporo pytań, a ponieważ to miał być panel dyskusyjny, ja nie chciałbym zamienić tej rundy pytań w odpytywanie, bo pewnie za chwilę zacznie się jeszcze bardziej komplikować te pytania i tych pytań jest sporo, na przykład o samozatrudnienie. Mam taką propozycję, że ja jestem do Państwa dyspozycji razem z panem dyrektorem Kurkiewiczem, bo tak naprawdę całe podziękowania to jest pan dyrektor Kurkiewicz i Bartek Bonaszek, którzy przygotowali tę ustawę. Moją rolą jako polityka jest tylko słuchać uwag rektorów. No więc ja zbieram za ustawy, które przygotowane są przez kompetentnych urzędników. No więc bardzo chętnie odpowiemy na Państwa każde szczegółowe pytanie. Jeśli nie uda się zrobić tego dzisiaj, to jesteśmy też do dyspozycji jutro. I zamknąłbym tą rundę pytań może na panu, dobrze? Czy ja tylko technicznie, Robert Wiliński, Uniwersytet Warszawski, ja mam tylko techniczne pytanie. Co się dzieje w przypadku, jeżeli nie zostanie obroniony ten doktorat? Mhm. I drugie ewentualnie to jest, znaczy chodzi mi o to, czy na przykład te stypendia należy zwrócić, bo jeżeli tak, znaczy jeżeli nie, znaczy jeżeli tak, to dobrze, bo jakby nie ma tego stresu. Z drugiej strony, tak, to znów z kolei to wywołuje taką sytuację, że firmy będą zatrudniały magistrów po prostu taniej, korzystając z dofinansowania pozornego robienia doktoratów. Tak, po prostu dostaną w prezencie część wynagrodzenia tego. Ja się zgadzam z tą uwagą. Teraz jest tak, że programy stypendialne nie są zwrotne, ale w umowie, która zostanie zawarta, tak jak powiedziała pani, bo to jest ten kluczowy moment, że pan prezes razem z uczelnią i razem z doktorantem będą realnie ustawiać, co im się opłaca. No więc oczywiście jest ten problem, który jest przy wszystkich regulacjach prawnych, że istnieją zawsze jakieś możliwości nadużyć, ale ja teraz nie chciałbym tego wątku rozwijać, bo jak zaczniemy zabezpieczać się, no potem to jest tak, jak z Ministerstwem Finansów rozmawiamy o ulgach na badania i rozwój, no to oni wymyślają nam tak piramidalne możliwości nadużywania tych ulg, że właściwie może najlepszym sposobem byłoby, jakby ich nie było, a jeszcze lepiej, jakby nie było w ogóle badań, to wtedy już w ogóle nie ma problemu, by byłby jednolity system i wtedy było wszystko proste. No więc dostrzegamy ten problem, natomiast to część stypendialna nie będzie zwrotna. I dlatego jest ten warunek umowy o pracę, że przedsiębiorca ma realny koszt, który przez te 4 lata płaci, a uczelnia czy instytut bierze odpowiedzialność za nadzorowanie kamieni milowych tego, czy doktorat się rozwija. I jeśli informuje o tym, że doktorant nie wykonuje pracy, to stypendium jest po prostu przerywane. Czyli nie ma tak, że przez 4 lata płacimy i w 4 roku pytamy, czy coś zostało zrobione. Tylko pytamy co miesiąc, co kwartał, co pół roku o to, co się wydarzyło dalej i monitorujemy. Ja szybko przejdę przez wszystkie pytania, które zostały do tej pory zgłoszone. Bardzo dziękuję panu rektorowi za uwagę. Pan rektor wie, że jestem taki trochę frywolny czasami w rozmowach z rektorami, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. My rozmawiamy teraz o konkretnym projekcie ustawy. Ten projekt ustawy wisi na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nigdy w tym projekcie ustawy nie było propozycji, chociaż pan tutaj z Instytutu proponował to rozwiązanie, habilitacji wdrożeniowej. Nigdy nie było. Zawsze byłby tylko stopień doktora z uprawnieniami, które umożliwiają tym doktorom potem zasiadanie na przykład w radach, możliwość decydowania o tym, jakie kierunki studiów są uruchamiane, jaki jest merytoryczna zawartość tych kierunków studiów i co bardzo ważne, to umożliwia tym doktorom wdrożeniowym także bycie promotorami zarówno magisterek, jak i przyszłych doktorantów. On to umożliwia też im recenzowanie przyszłych doktoratów wdrożeniowych. Natomiast nie upoważniał on ich nigdy do
tytułowania się doktorem habilitowanym. To był pewien skrót myślowy, który został gdyby tam przypisany do tej ustawy. IP, rzeczywiście ta sprawa jest skomplikowana, ale tylko, że poziom skomplikowaności polega na tym, że istnieje taka część praw, które są niezbywalne, natomiast co do zasady chcielibyśmy, żeby IP było po stronie przedsiębiorcy po to, żeby owoce tego doktoratu wdrożeniowego były jak najszybsze do zastosowania, mogły być chronione przez tego przedsiębiorcę, natomiast znowu świadomy doktorant właściwie powinien podpisać umowę regulującą wszystkie pozostałe prawa autorskie i prawa majątkowe z przedsiębiorcą. Tu znów pozostawiamy wolną rękę. Habilitacja wdrożeniowa wydaje mi się niemożliwa. No to jak i obowiązuje, no to nie musimy jej wymyślać. To w takim razie mam nadzieję, że będzie działania. Promotorzy niezwiązani z firmą, zwrócimy na to uwagę, bo to jest rzeczywiście ważny element. Nie ma obowiązków dydaktycznych. Ktoś z Państwa pytał o obowiązki dydaktyczne. Nie ma obowiązków dydaktycznych, ponieważ ten doktorant pracuje w firmie. On w ogóle nie przychodzi na uczelnię, ewentualnie przychodzi na uczelnię, jeśli ta uczelnia ma laboratoria, których nie ma pan prezes. To wtedy musi przyjść na uczelnię, a jak ma laboratoria w firmie, no to nawet nie musi przychodzić na uczelnię, natomiast musi oczywiście właściwe stosunki mieć z promotorem, który jest na uczelni. To jest kwestia tego uzgodnienia. I chyba to jest szczegółowe, było jeszcze pytanie. Te szczegółowe pytania, jeśli Państwo pozwolą, to face to face odpowiem potem. I chciałem zadać ostatnią rundę pytań do panelistów. Pani doktor Szkuta pokazała w prezentacji, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę na ten slajd, gdzie było pokazane poziom zatrudnienia naukowców w przemyśle. Polska była w ogonie. Czy doktoraty wdrożeniowe to jest doktoraty i ewentualnie uprawnienia równe habilitacją wdrożeniowe, to jest to, co ma spowodować, że zbudujemy potencjał naukowy w polskim przemyśle. W tym sensie jesteśmy w wyjątkowej uczelni, bo Politechnika Wrocławska naprawdę ma tutaj duże doświadczenie. Słuchają Państwo wyjątkowego przedsiębiorcy, do tego uwaga małego i średniego, a nie wielkiego Orlenu, który ma armię ludzi, który ma duże doświadczenie. Słuchają Państwo obywateli nauki, którzy są zaangażowani w to, żeby zmieniać kształt polskiej nauki, ale jednak bohaterem doktoratów wdrożeniowych jest polski przemysł, są polscy przedsiębiorcy. To jest program dla nich. Moje pytanie brzmi, jak Państwo oceniają szansę na to, żeby rzeczywiście po stronie przedsiębiorców zbudować potencjał naukowy, czyli żeby nauka kojarzyła się nie tylko z uczelnią, instytutem badawczym, ale także z przedsiębiorstwem. Może przekornie zacznę teraz od pana prezesa. I potem poproszę panią i pana rektora na podsumowanie. Zostałem wyrwany z kontekstu, myślałem, że będę trzeci w kolejce, ale dobrze. Ja tylko chciałem powiedzieć dwie rzeczy. To jest taki przykład doktoratu zrobionego w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Mam Wojciech Skuza, który był robiony na ich aparaturze, bo my takiej na pewno nie mamy. I to jest taki doktorat, tu był taki wątek, wcześniej poruszaliśmy, pan minister pozwoli, mówiąc o tym, że 20% w tych badaniach powinno być takie stricte naukowe. Ja powiem tak. W tym doktoracie, jednym poprzednim, który powstał na Politechnice Warszawskiej, znaleziono pewne, czy odkryto pewne zjawisko występujące złocza, które my wytwarzamy, które całkowicie zmieniło sposób widzenia charakteru tego połączenia. To tylko tyle na początek. Natomiast wracając do pytania, czyli pomyślcie, to było. Ilu naukowców tak, pan prezes znaczy, będzie miał za 5 lat w swojej firmie zatrudnionych i jaką jeszcze aparaturę pan prezes kupi? Nie wiem, co kupię, ale naukowców mam w tej chwili już dwóch doktorantów, nie doktorantów. Myślę, że zatrudnienie jednego doktora z Politechniki Opolskiej to nastąpi prawdopodobnie gdzieś w miesiącu marcu, kwietniu. Prowadzę rozmowy, oni wcale są tacy chętni, żeby pracować w przemyśle. Natomiast co jest ważne? My mamy takich. U nas ten współczynnik naukowca na zatrudnionego jest naprawdę wysoki, biorąc pod uwagę skalę i niewielkość naszej firmy. Natomiast myślę, że to jest korzystne i dobre dla każdego przedsiębiorcy, który ma ambicje rozwojowe. Jeśli chcemy się rozwijać, a nasza firma musi się rozwijać, my nie mamy innego wyjścia, to naprawdę zatrudnianie ludzi, ale też, przepraszam, że użyję tego słowa, hodowanie ich troszkę, jest rzeczą wielce pożyteczną, zachęca wszystkich przedsiębiorców do tego, żeby tak robili. Dziękuję. Pytanie
I faktycznie jest tak, że takie zainteresowanie ze strony przedsiębiorców po prostu jest. Aktywnie dostajemy pytania dotyczące tego, jak można by przeprowadzić doktorat wdrożeniowy, że jest taka potrzeba, że przedsiębiorcy są zainteresowani tym, żeby takie osoby prowadzić, żeby one rozwiązywały faktyczne problemy w przedsiębiorstwach, żeby wdrażały się w zakład, żeby rozumiały go dogłębiej, więc po prostu to zainteresowanie jest i moim zdaniem po prostu ten fragment będzie się rozwijał. Dla mnie to jest tak, że z jednej strony takie osoby, które mają takie doświadczenie wdrożeniowe, są niezwykle cenne dla przemysłu, ale też moim zdaniem są niezwykle cenne dla nauki. Ruch Obywatele Nauki w ogóle proponuje 3 ścieżki tak naprawdę rozwoju kariery naukowej. Zachęcam do zapoznania się z dokumentem, który się nazywa Pakt dla Nauki, który w 2015 roku powstał. I tam proponujemy oprócz ścieżki naukowej, dydaktycznej właśnie ścieżkę wdrożeniową jako trzecią ścieżkę w równolegle konsekwentnie opisaną i prowadzoną w ramach uczelni, która właśnie dawałaby szansę ludziom, którzy chcą rozwijać ten obszar współpracy nauki z biznesem, chcą robić wdrożenia w ten sposób, swoją aktywność naukową na uczelni rozwijać, żeby miały taką możliwość i żeby nie kłóciło się to właśnie z kwestią na przykład kariery naukowej. Takie doktoraty, my mówimy o stanowiskach tak naprawdę profesorskich i o tym, że w przypadku wyboru ścieżki wdrożeniowej nie jest właśnie potrzebna habilitacja, ale mówimy o tym, że dana osoba miałaby iść w toku, w którym miałaby być zatrudniona na stanowisku profesora, natomiast profesora takiego uczelnianego. Habilitacja wiązałaby się w tej propozycji właśnie z tym wyborem ścieżki stricte naukowej. Więc zachęcam do zapoznania się z Paktem dla Nauki. Jest to bardzo moim zdaniem istotny obszar rozwijania doktoratów przemysłowych i na uczelni, i w przemyśle, bo też na uczelni potrzebne są osoby, które doskonale rozumieją, co to znaczy wdrożyć technologię. I ta wiedza na poziomie doktoratu zdobyta może też powodować, że będą idealnym łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Jeszcze może do pańskiej wypowiedzi tylko króciutko się ustosunkuję. Ja nie wiem, dlaczego pan ma takie odczucie, że doktoraty robione przez ludzi z przemysłu są traktowane jakoś gorzej. Absolutnie takiego chyba zjawiska nie ma. No właśnie, nie, bo pan powiedział, że pan takie ma odczucie, że te doktoraty, ja tak zrozumiem, to może ja źle zrozumiem, są traktowane jakoś tak gorzej. Nie, to absolutnie nie. Też się zgadzam. Natomiast zaprotestuję jeszcze raz, panie ministrze. Zrównałbym w prawach habilitacje zrobione na podstawie wdrożeń z habilitacjami zrobionymi na podstawie publikacji recenzowanymi przez kolegów z branży, panów profesorów czy doktorów habilitowanych. Naprawdę warto postawić na wdrożenia i ludzi wdrażających. Ale to jest możliwe przy tym stanie prawnym. To znaczy ta ścieżka, my nie zamykamy tej klasycznej ścieżki wdrożeniowej, a czy tej klasycznej ścieżki habilitacyjnej, można nią dzisiaj pójść. Natomiast gdyby państwo chcieli ją wzmocnić, to wtedy najlepszym adresatem takiego postulatu jest któryś z 3 zespołów, który prezentował swoje koncepcje wcześniej, bo to oni będą przygotowywać propozycje, które my będziemy potem realizować. Pan rektor chciał jeszcze komentarz. Ja tylko chciałem jedną informację, którą pewnie wszyscy mamy w głowach podać. W Niemczech mniej więcej 75-80% doktorów idzie do przemysłu. No to właśnie chciałem do tego nawiązać. Nie znaczy, właśnie, żeby osobne ścieżki akademickie robić typu habitacja. Panowie rektorzy mają współmyślenie. To tak, mamy współmyślenie w tym względzie, bo dokładnie chciałem w tej chwili to powiedzieć, że jedna sprawa to są doktoraty te wdrożeniowe i absolutnie do tego się zgadzamy. Ja podałem pewne zagrożenie, bo to wymaga dużej kultury ze strony przemysłu, żeby umożliwiło w ciągu tych 4 lat zrealizowanie tego doktoratu, bo to chciałem wyrazić poprzez odpowiednią przydzielenie odpowiedniej ilości czasu temu doktoratowi, no nie blokowania go, po prostu czasowo. I to było to ryzyko, o którym powiedziałem. Tutaj pana źle zrozumiałem, zgadzamy się tego. Wykreowane wspólnie tematy są dużo bardziej wartościowe, w szczególności w technologicznych obszarach. Ja jestem technologiem, tak więc jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o tą właśnie, że tak powiem, unaukowienie, czy tak, jeżeli tak mogę powiedzieć, przemysłu, to ta ścieżka niemiecka, o której pan profesor Baneś był uprzejmy powiedzieć, jest doskonała. To jest stara, sprawdzona ścieżka. Po ukończeniu doktoratu doktor idzie
z uczelni, odchodzi z uczelni, może nie tak restrykcyjnie, jak powiedział profesor Chorowski się do południa, ale idzie gdzieś. No idzie do przemysłu czy w inne miejsce, gdzie zdobywa praktykę, tam aplikuje jak gdyby swoją wiedzę, zaraża tą wiedzę i sposobem podejścia do pewnych problemów tak bardziej akademicko, co jest korzystne dla otoczenia przemysłowego, a zarazem czerpie z przemysłu, co jest konieczne dla niego. I teraz jak wygląda mechanizm dalej? Część z tych doktorów już nie wraca na uczelnię czy do ośrodków innych. Po prostu tam się sprawdzają, tam się dobrze czują i tam znajdują swoje miejsce. Natomiast część wraca, ale wraca z innym zupełnie doświadczeniem i z nich się kroją naprawdę dobrzy profesorowie. Podkreślam, proszę Państwa, tylko zastrzeżenie, że mówię to w odniesieniu do technologicznych uniwersytetów. Ja nie chciałbym tutaj rozciągać na humanistów, bo ja po prostu nie czuję się na siłach. W technologiach na pewno tak jest, jak powiedziałem. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam tylko dodać, że właśnie 10% mniej więcej tych ludzi pozostaje w tej ścieżce wdrożeniowej, właśnie w tym modelu niemieckim i może rozwijać właśnie bez tego, bez habilitacji. Chyba po wyjaśnieniach jedna uwaga, to bardzo proszę jeszcze. Wdrożeniowy nie powinien mieć dydaktyki. Ja bym się nie bał tej dydaktyki. Po co przedsiębiorca zatrudnia doktora? Żeby był kreatywny, żeby pokazywał możliwości. To jest nie tyle naukowiec, co badacz. Bo co innego są badania, co innego jest nauka. Nauka musi publikować, nie? W przemyśle trudniej jest publikować. Więc ja bym się nie bał tych jego umiejętności również i dydaktycznych, bo od takiego doktora w przedsiębiorstwie można też wymagać, żeby prowadził szkolenia, żeby umiał wyjaśnić i tak dalej. Także ja bym tutaj nie wprowadzał żadnych wyjątków. Nie, nie zaszkodzi te 60 godzin dydaktyki rocznie, nie? Tu nie ma zakazów, jest wolność. Jak uczelnia ustali, przedsiębiorca ustali, może być. Natomiast my nie chcemy nakładać takiego obowiązku. Ponieważ dyskusja będzie się toczyła żywo za chwilę w kuluarach, to ja chciałbym już zamknąć jej w takiej formie plenarnej. Bardzo dziękuję naprawdę fantastycznym panelistom. Poproszę o brawa. To także brawa dla Państwa. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Mam wrażenie, że osiągnęliśmy po wyjaśnieniach daleko idący konsensus. Skłaniam się panu rektorowi. I jeszcze jedna uwaga na koniec, którą pan rektor właściwie wywołał. Proszę pamiętać, że doktoraty wdrożeniowe są dedykowane także naukom społecznym i humanistycznym. Można także zrobić doktorat wdrożeniowy z humanistyki i z nauk społecznych, do czego bardzo jako humanista zachęcam. Bardzo dziękuję.